zwyczaju, kochani, otwórzmy tekst, który teraz będziemy Jest to w drugim Tymoteusza, drugi list Tymoteusza. I tam trzeci rozdział. I 12 werset. Myślę, że nawet troszeczkę wcześniej od 10 przeczytamy, aby złapać pewien kontekst. Lecz Ty przyszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dożnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochium, w Ikonie, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. No niewygodny tekst, prawda? Bardzo niewygodny, bym powiedział. Dlatego, że mówiący o tym, że wszyscy, którzy będą pobożnie chcieć żyć, będą prześladowani. Bardzo niewygodny tekst i ja wiem, że on... Lepiej, gdyby go nie było, prawda? Gdyby tam pisało, że oni będą szczęśliwi, zadowoleni, szli przez życie na łące, prawda, pięknej, kwiatami usłanej. Natomiast tam, zauważcie, tu nie ma tego. Ale wiecie, co jest? Zauważcie, że w 11 wersecie jest napisane, ze wszystkich wyrwał mnie Pan. A więc ciężkość nie jest położona na doświadczenia, tylko ciężkość jest położona na relacje moje z Bogiem. Tu jest ciężkość. Jeżeli moje relacje z Bogiem są odpowiednie, słuchajcie, to nie ma takiego doświadczenia, z którego nie wyrwałby mnie Pan. Ja nie znam takiego. Chyba, że wy znacie. Chyba, że relacje są nie tak, no to zgadza się. Wtedy przychodzi doświadczenie, wiecie, jak raz napisałem, ta bańka mydlana pęka. Bo wszyscy mówimy, idziemy, wierzymy, kochamy, prawda, Jezusa. Ale przychodzi doświadczenie i ta miłość, jak bańka mydlana pęk. Co się z nią dzieje? No przecież była, ale już jej nie ma. Czy to tak ma wyglądać, kochani? Nie. Dlatego Bóg daje doświadczenia po to, żebyśmy wzrastali w Nim. Wyrwał mnie Pan. Wiecie, to jest najcudowniejsze, wiecie, wspaniałe, bo Paweł mówi do Tymoteusza, nie obawiaj się. Nie obawiaj się, że na Twojej drodze będą takie rzeczy różne. A to nieważne jakie. Tylko patrz na mnie. Pamiętacie, jak Piotr chodził po wodzie? Dokąd chodził po wodzie? Dokąd Piotr chodził po wodzie? Kiedy co? Patrzył się na Jezusa. Kiedy nie widział tego, że on chodzi po wodzie, tylko co on widział? Jezusa. Ale w pewnym momencie, kiedy jednak odwrócił wzrok i zobaczył, co się wokół niego dzieje, coś dziwnego, coś niesamowitego, no niestety wpadł do tej wody. No. Zaczął się topić. I z nami jest podobnie, jeżeli nie zaufamy Bogu. Dlatego ten tekst mówi wyraźnie i w kontekście świadczenia, i w kontekście jakimkolwiek innym, życia chrześcijańskiego, będziemy znosić prześladowania i tak jak Jezus napisał, nie ma takiego syna, który jest z prawego łoża, który nie jest karany. Ale karany? Brzydko słowo brzmi, prawda? No lepiej, żeby tam nie było karany, tylko nagradzany. Ale karany w jakim sensie? Bóg wie, że nam są potrzebne te doświadczenia, żeby nam nasze dumne serca przyszlifować. No takie one są. I aby to osiągnąć, żeby to się stało realne, przychodzą właśnie takie doświadczenia. Po drugie, pamiętajmy, jeżeli naprawdę głosimy z mocą i chcemy przekazać Ewangelię ludziom, to pamiętajmy, że jest jeszcze ktoś, komu bardzo zależy, żeby tego nie było, prawda? Kto to taki? Mu tak bardzo zależy, żeby tego nie było. On zrobi wszystko, żeby zastopować. Oczywiście, przeciwnik Boga. Jesteśmy na wojnie i musimy sobie też zdać sprawę, że kochani, my jesteśmy ciągle na wojnie. To, że ładnie świeci słońce, to, że jest pięknie, ptaki śpiewają, chwała Bogu za to, że nam daje taką łaskę. Naprawdę. Ale nie oznacza to, że w sferze duchowej jest rozejm. Albo że jest, nie wiem, zawieszenie broni. Nie ma takiego pojęcia. Wiecie, jeżeli chodzi o kwestię zbawienia, nie ma pojęcia takiego jak rozejm albo zawieszenie broni. Nie ma. Ono ciągle jest. Ta walka jest ciągła. Zdecydowana, konkretna. Więc my też musimy być w chrześcijaństwie konkretni, bo jeżeli nie będziemy, ulegniemy. Bo przeciwnik nasz,
On patrzy. Jego to nie interesuje. Jego tylko interesuje, jak zniszczyć człowieka. I dlatego, kochani, zbliżmy się do Boga na tyle właśnie w tej więzi, żebyśmy mogli zaświadczyć życie. Ja często, kochani, powtarzam, że świadczenie to nie tylko to, co mówimy. To jest tylko dopełnienie. To, co nasze usta wypowiadają. Ale my i nasz sposób życia. To, jak inni ludzie nas widzą i co określają. Czy powiedzą, że o, on jest z Jezusem? Czy powiedzą, i mu się wydaje tylko, że jest z Jezusem? To jest też bardzo istotne. Oczywiście różni są ludzie, wiecie, i różne stanowiska. I ludzie mogą różnie patrzeć, jak są nastawieni negatywnie, to zgadza się. Będą widzieć tam, gdzie białe, czarne. To też fakt. Ale ludzie, którzy nie są nastawieni, którzy mają otwarte serca, oni będą widzieć. Dlatego prośmy Boga, abyśmy mogli stanąć, abyśmy mogli być rzeczywiście jak ci żołnierze w Chrystusie. Stanąć mocno i bez względu na okoliczności doświadczenia, prześladowania, stać. A to wymaga odwagi. To wymaga, tak jak wiecie, na wojnie, prawda? Tam nie ma... Możeście czytali często w wojnach i jak to było. Wymaga pewnej odwagi, konkretu, zdecydowania. Tam człowiek, który sam nie wie, czego chce, wiecie, to ginie na takiej wojnie. Jeżeli on sam do końca nie jest przekonany, w co wierzy, albo sam do końca nie jest przekonany, co ma robić, to on ginie. Ale Bóg chce właśnie dać to wszystko nam i dlatego chce, aby i chce nas wyrwać z wszystkich tych doświadczeń. Po co? Po to, żeby innym zaświadczyć. Słuchajcie, świadectwo Pawła było niesamowite, bo on mógł powiedzieć Tymoteuszu, tak, miałem sporo doświadczeń różnych, strasznie tam mnie kamienowano, inne rzeczy ze mną robiono, ale z tego wszystkiego wyrwał mnie Pan, bo On jest kim? Bogiem. Po prostu. On jest Bogiem. Mamy takiego Boga, który może wyrwać nas z każdego doświadczenia i nigdy nie daje nam ponad miarę to doświadczenie. Choć czasami może nam się wydawać, że tak jest. Ja wiem, bo czasami są doświadczenia bardzo dotkliwe. Ale bez względu na to, jakie ono jest, jeżeli będziemy się patrzeć na Jezusa, zwyciężymy. Ale to tak, kochani, pokrótce powiem tylko moje doświadczenia teraz, jakie cieszę się, że Bóg mi daje osoby i uczy mnie, wiecie, co to być ojcem duchowym. Zaczynam lepiej pojmować, choć nie mówię, że jeszcze to pojąłem, bo jestem w trakcie, ale pojmować słowa Pawła, że on daje, co zrodził dzieci swoje. Co to znaczy zrodzenie? Co to znaczy opieka nad ludźmi? Wiecie, nam nieraz się wydaje, że to jest takie proste. Przekażesz Ewangelię, puścisz, on pójdzie. Prawda? Tak jak małe dziecko byśmy puścili. Trzyletnie byśmy powiedzieli, no, przekazałem ci, no, możesz iść, chodź. Co to za problem? Co, nie umiesz chodzić? Wiecie, to nie jest tak. Opieka wraz z tym, że człowiek wchodzi, wraz z tym, że bierze ślub z Bogiem, bo ja tak określam chrzest, ślub z Bogiem nie kończy się. Ona się dopiero zaczyna, tak naprawdę. Pamiętajmy o tym. Jeżeli Bóg nam stawia osobę, to módlmy się do Niego, żebyśmy mogli się Nim zaopiekować, żebyśmy byli takim duchowym ojcem czy matką. Nie wystarczy tylko powiedzieć o zasadach. A gdzie życie z Jezusem? A gdzie życie z Jezusem? Małe dziecko, myślicie, że wystarczy, że matka przekaże zasady? Fizycznemu małemu dziecku i powie, a idź! Będziesz wszystko wiedział, tak? Naprawdę? Nie. Ona jest z Nim, czy ojciec... I wielokrotnie dziecko się pyta, wielokrotnie się odpowiada, prawda? Matki, ojcowie wiedzą o tym. Tak, tak to wygląda. I z dnia na dzień. Tak samo jest z duchowymi dziećmi. Nie inaczej. Choć mogłoby się wydawać. Dlatego pamiętajmy, jest to cudowne, jak mi uczy, co znaczy, wiecie, w każdej chwili być. Co znaczy temperować nieraz, wiecie, co znaczy rozmawiać, nieraz przestudiować. Cieszę się, że są, mam takie dzieci, które się dużo pytają, ale takie, które rzadko. Takie, które chcą często rozmawiać, takie, które są rzadziej chcą rozmawiać. Ale bez znaczenia, ile oni chcą i jak, bo każdy jest inny, najważniejsze, że pragną, wiecie, przyjść do Boga. Jedna Asia mi, wiecie, napisała, to mnie bardzo zbudowała, mówi, że chce być oblubienicą Jezusa.
Ja go kocham, chcę być oblubienicą Jezusa. Mimo, że wypadek było po drodze różnych tam, jakichś sekt, jakichś innych, ale wychodziła. A Bóg mi zawsze mówił, módl się za nią, módl się. Nieważne, co robi, nieważne, co się wydaje, że robi. Już by, wiecie, bo my mamy tą skłonność, że jak coś się dzieje nie tak, prawda, gdzieś osoba gdzieś zbacza, to tak się później człowiek zniechęca, tak mi się... Może jednak dam sobie spokój. No nie. Mówię, absolutnie. Masz się modlić. I wiecie, i wyszła z jednego, wyszła z drugiego. I teraz chcę rozmawiać. To jest jedna z osób. Druga, Ania, szykuje się do ślubu z Bogiem. To jest cudowne. Moja ona tak samo wzrasta w Bogu. Widzę, jak Bóg ją kształtuje, jak jej przekazuje. Wiecie, to co najwspanialsze. I wiecie, co jest najwspanialsze? Że możemy powiedzieć, ona może powiedzieć o mnie, że chodzę z Jezusem. I ja mogę powiedzieć, że ona też chodzi z Jezusem. Myślę, że to jest najcudowniejsze, co może być. Chociaż jestem tylko prorok. Ale Bóg jest taki wspaniały. I widać następne osoby, które wzrastają, czy tam, czy Sveta, czy w Krzysie. Wiecie, tych osób jest około 10, może i więcej. Ale to jest bez znaczenia. Bóg stawia po kolei inne osoby. Dlatego proszę was o modlitwę. Ostatnio miałem rozmawiać, ale był taki napięty okres, miałem, że nie dało przez te dwa dni z Grześkiem. Osoba kolejna, która chce poznać Boga, która pragnie iść do Niego. Wiecie, najwspanialsze, co może być, to jest poznanie Boga, bo niebo się raduje wtedy. Niebo się raduje, bo ci ludzie naprawdę chcą poznać Boga. Tu nie chodzi tylko o jakiś system wierzeń, zakazów, nakazów, jakichś doktryn. Tu chodzi o relacje. A relacje nigdy nie są łatwe, kochani. Nigdy. Pamiętajmy o tym. I to jest cudowne, że tak jak wszyscy, którzy chcą być pobożni w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą, ale Pan wyrwie ich ze wszystkich. I pamiętajmy, tu środek ciężkości. Zawsze miejmy Chrystusa, trzymajmy się Go. Aby to chrześcijaństwo było żywe, praktyczne, mocne, wtedy zwyciężymy. Natomiast jeżeli jest połowiczne, to czas, aby powstać, żeby Chrystus naprawdę nam zajaśniał. Żebyśmy czasami nie obudzili się w sytuacji takiej, której nigdy byśmy nie chcieli być. Niech Bóg was błogosławi i prowadzi swoją mocą.